Dobry wieczór wszystkim. Tak, wiem, dawno mnie nie widzieliście, nie słyszeliście. Remont, tak jak wam już mówiłem. Miesiąc czasu zajął mi remont, ale skończyłem. I teraz zajmę się znowuż moimi roślinami. To znaczy, to nie jest tak, że się nimi w ogóle nie zajmowałem. Zaglądałem tu do nich. Natomiast no, nie bardzo miałem czas, żeby wam jakiś film wrzucić. Ale pokażę wam pokrótce, co się przez ten miesiąc zmieniło w mojej szklarni. Poza tym, że troszkę zarosło. Moje filodendrony. Mają się nieźle. Zobaczcie. Mimo, że temperatura tutaj w nocy jest około 17 stopni, to wygląda na to, że jest im tutaj naprawdę dobrze. Kolejny listek. Praktycznie każdy z nich rozwija kolejnego liścia, nowego. W ciągu dnia jest około 26 stopni, natomiast w nocy około 16-17. Wariegata cały czas jest w szklarni. Może to co niektórych zdziwić, ale ja jej do domu jeszcze nie wnoszę. Oczywiście na zimę trafi do domu, ale póki co cały czas jest w szklarni, hartujemy ją. Muszę trochę tutaj uporządkować przed zimą. Dębolistny trafił troszeczkę wyżej. I powiem wam, że cały czas wyrozpuszcza nowe liście. Cały czas wypuszcza nowe liście. Idzie wariat na potęgę. Monstera deliciosa. Zobaczcie, jakie wielkie liście rozwija. Ona, kurczę, chyba trafi do mnie do domu. Bo jest mega ozdobna. I powiem wam, że po tym remoncie zastanawiam się właśnie, jakie sobie rośliny do domu wnieść. Pomijając fakt, że okres zimowy się zbliża i pewnie część z nich tak czy inaczej trafi do domu. Ale myślę o takim miejscu reprezentacyjnym, które, żeby ta roślina stroiła po prostu. Cały czas jeszcze się zastanawiam. Na pewno deliciosa trafi, ta zwykła monstera deliciosa. Tylko nie wiem, która jeszcze. Basioczek, który taki mały był wsadzany, pamiętacie, na początku sezonu, już mnie przerósł. Ale to jest nic w porównaniu, słuchajcie, z Waszyngtonią. Waszyngtonia robusta, pamiętacie, jaka była wsadzana ta? 5 sztuk w jednej kępie. Zobaczcie, jaka mega urosła. W tej chwili ten ostatni liść kończy się na wysokości moich oczu, tak naprawdę. Mega urosła ta Waszyngtonia i myślę, że będzie rosła dalej. Strelicje to idą na żywioł. W tej chwili mają, myślę, ten najwyższy liść około 2,5 metra. A basioczek, zobaczcie. Mega przyrosty. Pokażę wam temperaturę, jaka teraz jest w szklarni. 17,9 to jest temperatura przy gruncie. Natomiast troszeczkę wyżej, 16,8. Mandarynki cały czas dojrzewają. Podobnie jak pomelo, te zaczęły się już zażółcać. One cały czas tu słoneczko, jak jest na dworze, to one tu mają dostęp do słońca. Pomarańczki, oczywiście malutkie. Karambola. Rośnie cały czas. Mam nadzieję, że kiedyś będzie z niej dorodne drzewo.
klon japoński żyje, o dziwo, najdłużej utrzymujący się przy życiu u mnie klon, jak do tej pory. Feniks, Archontofeniks, przepraszam, Aleksandra. Widać, że żyje. Troszkę ma te końcówki pousychane, ale żyje. On na pewno trafi zimą do domu. Nie będę go tu w szklarni trzymał, ponieważ jest mega ozdobny i myślę, że będzie mi stroił chatę tej zimy. Dwarf Cavendish. Zobaczcie, jakie piękne liście wielkie. I tu już kolejna lufa wychodzi. Mega przyrost w tym roku. Kurczę, ciemno tu jest, nie pokażę wam. To był zły pomysł, żeby po zmroku kręcić film, ale w ciągu dnia byłem zajęty tak naprawdę porządkowaniem przed domem trawnika. Musiałem liście pozgrabiać, posprzątać po moich psach, no takie tam duperele. I zanim się z tym wszystkim uporałem, to się zrobiło ciemno. I dopiero wpadłem na genialny pomysł, żeby wam jakiś filmik wrzucić po tak długiej przerwie. No ale nic, musicie mi wybaczyć. No to tyle. Po prostu stwierdziłem, że się odezwę, żeby wam pokazać, że dalej jestem zakręcony na punkcie roślin egzotycznych. To nie jest tak, że przyszedł moment, że sobie dałem spokój i przestałem nagrywać filmy. Nie, po prostu byłem remontem zaabsorbowany w 99%. Ale już jest po remoncie, jak wcześniej wspomniałem, i zaczynamy od nowa widywać się częściej. Także do zobaczenia jutro. Pokażę wam jeszcze kiwano jutro, jak porosło. Bo dzisiaj jest za ciemno. No, do zobaczenia w następnym filmie i dzięki za obejrzenie.